Nowa aktualizacja, zapowiedzi sezonu 5, masa darmowych nagród, a to wszystko i naprawdę jeszcze więcej w dzisiejszym filmie, także koniecznie oglądajcie go do końca, żeby nic z tego nie przegapić. Tak samo jeżeli jesteście tutaj nowi, no to zasubskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem, a jeżeli wy na swoje konto w Fortnite chcielibyście dostać tyle fałdolców, to zostawcie tutaj łapeczkę do góry i sprawdźmy, ilu nas jest. A jeżeli wy będziecie kupowali coś w Fortnite'owym sklepie, to możecie to zrobić z moim kodzikiem, czyli oczywiście Hexokod. I naprawdę dziękuję każdej osobie, która ten kodzik ma wpisany, a teraz zapraszam do oglądania. Więc na samym początku przechodzimy do nowej aktualizacji. I tak, w Fortnite miała miejsce mniejsza aktualizacja, która nie wprowadziła za dużo zmian i między innymi z takich zmian otrzymaliśmy perkę Witchy Warrior i ta perka automatycznie daje nam miotłę wiedźmy i przy okazji mamy mniejszy cooldown na jej używanie. Tak samo dostaliśmy perkę Revamped i generalnie wtedy otrzymujemy automatycznie nową strzelbę, jak i przy okazji za każdym razem, kiedy kogoś trafimy, dostajemy tak zwany syfon, czyli oczywiście leczenie. I to tak naprawdę tyle. Więc no, generalnie myślałem, że w tym update'cie właśnie dostaniemy, nie wiem, jakieś większe nowości, jakąś może ukrytą kolaborację, lecz no, jak się okazało, niestety nic takiego aż nie dostaliśmy. Między innymi również do właśnie, że tak powiem, starych czasów wrócił bus bojowy i teraz znowu jest on halloweenowy. Tak samo również, moi drodzy, został naprawiony błąd z tak zwanym pakietem FNCS-ów, no i generalnie no to jego pliki, że tak powiem, zostały dodane i tak dalej, wszystko już zostało naprawione, co może oznaczać, że ten już w niedalekiej przyszłości oczywiście pojawi się w sklepie z przedmiotami. Także myślę, że informacja w sumie całkiem dobra. Tak samo również, moi drodzy, poznaliśmy właśnie jedną z dat wydania skina, a najdokładniej dostaliśmy informację, że Alan Wake będzie dostępny w sklepie z przedmiotami dokładnie 26 października, także no myślę, że całkiem ciekawie. No i oczywiście możecie tego skina zdobyć przedwcześnie, lecz czy się to opłaca, to wydaje mi się, że nie, bo cała gra właśnie Alan Wake 2 i jak zakupicie tę grę, dostaniecie skina, no to cała ta gra kosztuje z jakieś 200 zł, więc myślę, że w sumie dla samego skina to definitywnie nie warto. Tak samo również teraz przechodzimy do sezonu 5. No jeżeli chodzi o sezon 5, dostaliśmy informację od Fortnite'a na ich Twitterze, że ci zmienili swoją lokalizację na July 12, 2018. Także w sumie naprawdę całkiem ciekawie i z tego co wiem, jest to jakaś data związana z sezonem 5 w rozdziale 1. Tak samo z tego co wiem, również moi drodzy, stara mapa powoli powraca na obecną mapę i na właśnie tak zwanym siole szaleństwa generalnie pojawiły się rzeczy z tak zwanego rozdziału 1, między innymi jakiś burgerek, przy okazji ta cała machina czasowa i generalnie inne takie rzeczy. Także jest to tak naprawdę dopiero początek i więcej rzeczy z rozdziału 1 ma wracać, także w sumie myślę, że całkiem ciekawie. A teraz, moi drodzy, przechodzimy do darmowych nagród i w to oto Halloween możecie tych nagród zdobyć naprawdę bardzo wiele, zaczynając, moi drodzy, od oczywiście zadań właśnie koszmarów czar, no i generalnie za ukończenie tych zadań możecie zdobyć między innymi darmowy plecak, przy okazji w tym wszystkim macie również darmową emotkę, jak i co najważniejsze jest również darmowa lotnia, a wyzwania nie są jakieś strasznie trudne i teraz tak naprawdę już zostały dodane ostatnie wyzwania, czyli straszliwy pokaz i za właśnie do ukończenia wszystkiego dostajecie wtedy już wszystkie te nagrody, także myślę, że całkiem fajnie. Mamy również zadania hordobicia i dosłownie zadania hordobicia możecie zrobić w dwie gry hordobicia, no i dostajecie za to darmowy kill-off, który myślę, że w sumie jest całkiem ciekawy. Także generalnie, no, jak najbardziej każdemu polecam zagrać sobie z jakieś dwie giereczki hordobicia i te darmowe nagrody odblokować. No i generalnie to nie są wszystkie darmowe nagrody, które obecnie możecie zdobyć w Fortnite. Między innymi mamy jeszcze akcję Poleć Znajomego. Jest to akcja, która już została dodana bardzo spory czas temu i generalnie no to wystarczy, że wejdziecie na stronę referefriend.fortnite.com i tam się generalnie zalogujecie. Później tak naprawdę wszystko już macie rozpisane, co i jak trzeba zdobyć, żeby odblokować specjalnego darmowego skina. Także jeżeli no, jeszcze tego nie zrobiliście, to wydaje mi się, że teraz jest chyba jeden z lepszych momentów. No generalnie cała akcja będzie trwała do jakiegoś chyba stycznia, także no, jest naprawdę bardzo dużo czasu. A wszystkie te wyzwania
Osobiście wydaje mi się, że nie są jakoś strasznie trudne, także jak najbardziej każdemu polecam wejść na takową stronę. Przy okazji, moi drodzy, teraz już raczej każda osoba powinna mieć dostępny tak zwany bilet zwrotu i generalnie może ona zwrócić za pomocą tego biletu właśnie jeden z przedmiotów, który zakupiła w przeciągu ostatnich 30 dni. Także no, jeżeli wy rzeczywiście coś zakupiliście i wam się to znudziło, bądź cokolwiek takiego, to już teraz każda osoba na swoje konto dostała darmowy bilet zwrotu w prezencie od Fortnite. No i to tak naprawdę dostajemy co roku. No i akurat właśnie w niedalekiej dacie, bo jest to mniej więcej od no, co 12 miesięcy, właśnie coś takiego otrzymujemy. Także raczej już coś takiego każda osoba powinna mieć. Tak samo również do gry nadchodzi jeszcze więcej darmowych nagród. Między innymi jest bardzo duża możliwość, że otrzymamy jakieś kolejne questy halloweenowe, patrząc między innymi na to, że jeszcze jest właśnie ich całkiem sporo. Między innymi otrzymamy nowe questy 19 października, 23, 25 i 27. Więc no generalnie już teraz da się zdobyć wszystkie te nagrody, które są obecnie dostępne, więc no nie wiem, czy w tych następnych questach będzie tylko exp do zdobycia, choć byłoby to raczej troszeczkę słabe, więc miejmy nadzieję, że coś ciekawego zostanie tam dodane. Tak samo również macie do zdobycia zadania właśnie gier rankingowych, gdzie w sumie nagrody nie są jakieś mega ciekawe, ale za właśnie ukończenie wszystkich wyzwań macie do zdobycia darmowy plecak czerwień w rankingu. No i właśnie ten plecak zmienia się w zależności od tego, jaką posiadacie obecnie rangę na swoim koncie. Jak i przy okazji, to też nie jest wszystko, bo jest bardzo duża możliwość, że już niedługo otrzymamy kolejnego darmowego skina, a najdokładniej skin Runaway Racer, czyli skin, którego teraz widzicie na ekranie. No jest naprawdę bardzo duża możliwość, że ten właśnie pojawi się w darmowym pakiecie, patrząc na to, że jest on wpisany w plikach, no, poprzez odblokowanie za tak zwane Progression Rewards, czyli no między innymi coś jak mieliśmy pakiet chromowego Punka, więc no jest bardzo duża możliwość, że właśnie w ten sposób będzie on do odblokowania. No i ogólnie tych nagród tak naprawdę może nadejść bardzo dużo, ale teraz już tak naprawdę jesteśmy bardzo blisko sezonu 5 i głównie to w sumie pewnie już w nowym sezonie pewnie będziemy dostawali więcej tych nagród, bo jeszcze jakieś 2 tygodnie i już będziemy w nowym sezonie. Także generalnie wymieniłem wam teraz chyba wszystkie darmowe nagrody, jakie chwilowo da się zdobyć w grze. Także jak najbardziej każdemu polecam. Takim pseudo-darmowym skinem można też nazwać właśnie Ashokę Tano, która generalnie jest do zdobycia w karnecie bojowym jako sekretny skin. No i jak najbardziej każdemu polecam. Jeśli ktoś jeszcze tego nie zrobił, to jej zadania są mega łatwe. A oczywiście jest to sekretny skin tego sezonu, więc później będzie on już niedostępny i nie będzie on możliwy do odblokowania. Więc jeżeli jest jakiś fan Gwiezdnych Wojen, to jak najbardziej polecam. No i tak naprawdę to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcineczek. Myślę, że przedstawiłem wam wszystkie darmowe nagrody, jakie obecnie znajdują się do odblokowania w Fortnite. Także myślę, że całkiem spoko. Oczywiście subujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem, bo jak pojawią się jakieś nowe halloweenowe skiny, to zrobię wam na nie konkurs. Także myślę, że naprawdę warto. Tak samo jeśli ten film wam się spodobał, zostawcie tu łapeczkę do góry. No i generalnie, jeżeli będziecie kupowali coś w Fortnite'owym sklepie, to możecie to zrobić z kodzikiem Hexocode. Mega dziękuję każdej osobie, która ten kodzik ma wpisany. A tym samym widzimy się w kolejnych materiałach. Także no co, do zobaczenia. No i trzymajcie się. Piąteczka dla was i do zobaczenia. Pa, pa!